Podziński. Będzie rzut wolny. A kartki dla Jawadowa. Szansa. Ej, gol! 1-1 polskiej reprezentacji. Wyrównanie, ale sędzia bramki wahał się, czy uznać. Ebi Smolarek chyba był tym, który strzelił takiemu. Gratulują koledzy. No, teraz zacznie się inna gra. Nareszcie, chciałbym się powiedzieć, nareszcie gol dla polskiego zespołu. Nareszcie strzał światło bramki, jakże ważny. 53. minuta. Mocna bita piłka przez Krzyżówka. Ebi teraz mobilizuje partnerów do bardziej wzmożonego wysiłku. Pozostaje około 28 minut do zakończenia spotkania, 27 to powtórka. Krzynówek w pole karne. Ebi Smolarek kapitalnie złożył się tutaj, bezradny Walijew. I teraz Polacy powinni być uskrzydleni po tej akcji, po wyrównaniu w 63 minucie przez Smolarka. Ale oto znowu...